Witam Was serdecznie w 94. wydaniu Hello Irlandia Show, rozmowy niekontrolowane pod tytułem Po obu stronach Wielkiej Wody. Witają się z Wami Katarzyna Czekaj i nasz gość Leszek Szosta, którego zaraz króciutko przedstawimy. Będzie nie tylko merytorycznie, ale również, mam nadzieję, zabawnie. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego show wieczorową porą, bo warto. Prosimy o wspieranie Hello Irlandia, bo jesteśmy cenzurowani. Lajkujcie i udostępniajcie nasze posty, filmy oraz tweety. Wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli, wspierajcie Hello Irlandia. Dziękujemy również naszym sponsorom, firmie Wise Finance oraz Digital Lotus, za wsparcie Hello Irlandia. Wise Finance, jak już zapewne nasi stali widzowie wiedzą, jest to firma oferująca najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa finansowego, oczywiście i w zakresie ubezpieczeń. Wisefinance.ie świadczy swoje usługi również w języku polskim. Digital Lotus natomiast specjalizuje się w tworzeniu strategii dla mediów społecznościowych, identyfikacji wizualnej firm, rebrandingu oraz projektowania wysokiej jakości stron i sklepów internetowych. Dziękujemy oczywiście naszym sponsorom Wise Finance oraz Digital Lotus za wsparcie naszego programu. I kochani, jeszcze z takich szybciutko ogłoszeń parafialnych, zapraszamy serdecznie wszystkie panie 13 listopada, oczywiście 2022 roku, na Ladies Night Krąg Kobiet w Dublinie. Jeśli szukasz wzmocnienia swojej kobiecości, wsparcia życzliwych osób, przestrzeni na dzielenie się swoją radością i smutkami, poczucia siostrzeństwa, tak dzisiaj potrzebnego, zapraszamy Cię na spotkanie Ladies Night. Szczegóły na stronie helloirlandia.ie, a my witamy Leszka Szostaka ponownie w naszym programie. Jak wiecie, Leszek jest architektem, podróżnikiem, motocyklistą, kajakarzem oceanicznym, przedsiębiorcą żyjącym od 35 lat w Kanadzie. No, a my go znamy najbardziej z tej racji, że jest aktywistą politycznym, wolnościowcem, sympatykiem Konfederacji Korony Grzegorza Brauna, niezależnym dziennikarzem, regularnym gościem w Realu 24, jak również w kanadyjskich programach tego typu Laura Lynn Tyler Thompson Show czy Radio o Późnej Porze. Także witamy Cię bardzo serdecznie, Leszku. Ty jesteś teraz w Polsce, rozumiem, tak? Zapomniałaś jeszcze wspomnieć, że jestem noblistą w medycynie nuklearnej. Natomiast jestem w Polsce od 2 tygodni. Nie będę tu bardzo długo, powrót jest za parę tygodni. Tyle. No dobrze, to w takim razie nie tracąc czasu, jakbyś nam może wspomniał o sytuacji w Kanadzie, jak sobie radzą konserwatyści pod nowym kierownictwem i czy możesz również skomentować tą komisję śledczą z inicjatywy obywateli. Coś takiego się zawiązało w Kanadzie, to ma dotyczyć właśnie wszystkich wydarzeń około pandemicznych z ostatnich, prawda, 2,5 lat w Kanadzie. Czy wróżysz temu jakiś sukces, czy to ma sens, czy jakieś potencjalnie może... Tak, proszę bardzo, dla odmiany krótko. Nie wróżę. Jeśli chodzi o sytuację w Kanadzie, mamy taką panią jak Chrystia Freeland, która jest deputy prime minister, czyli wicepremierem, pochodzenia ukraińsko-żydowskiego, której przodkowie, no tam są pewne podejrzenia, nie będę wymieniał co, chodzi o oczywiście przeszłość, historię w Europie. Natomiast fast forward, kobieta, która gdzieś tam się załapała na Harvard, zrobiła też gdzieś tam jeszcze chyba Oxford w jakichś trywialnych sprawach typu język rosyjski. Nie zapominajmy, że jest Ukrainką z pochodzenia, półukrainką i zna rosyjski, tam jeszcze mówi oczywiście, że angielski
niemiecki i ukraiński oczywiście. Natomiast nieprzypadkowo jej kariera się ułożyła tak, jak się ułożyła, ponieważ ona w tej chwili jest takim człowiekiem, który robi całą robotę za Trudeau i między innymi odbyła wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, gdzie wzięła kredyt, pożyczyła około 500 miliardów dolarów, pieniędzy oczywiście, których my nie chcemy, czy Kanadyjczycy, bo wiadomo, że to pompuje hiperinflację. W każdym razie jest bardzo znana w tych kręgach, katapultowała do tej pozycji, natomiast oczywiście to tylko świadczy o tym, że skład gabinetu Trudeau to muszą być albo jakieś mniejszości, to muszą być ludzie koloru, kobiety, które zresztą często robią mu kłopoty, ale też właśnie takie sytuacje, bierze ludzi z takimi drzewami geologicznymi, które w tej sytuacji wojny na Ukrainie wydaje się bardzo przydatne i dlatego też uważam, że to też jest jeszcze jeden dowód na to, że wydarzenia, które dzisiaj obserwujemy, nie są przypadkowe, jak również, a raczej przede wszystkim ci, którzy grają w tej chwili, to są ludzie wyselekcjonowani dużo wcześniej oczywiście, żeby ich czy je wpasować w scenariusz globalistyczny. Także w odpowiednim etapie oczywiście twarze się zmieniają, koncept nie i oczywiście cel nowoporządkowy jest ciągle ten sam. Także tutaj, jeśli chodzi o to dochodzenie, zaczęło się chociażby od tego, że próbowaliśmy pozwać w Brytyjskiej Kolumbii premier BC właśnie do sądu, że nadużyła swojej władzy, chodziło o lockdowny i ten cały reżim. I oczywiście sędzia wyrzucił to i powiedział, że nie ma, że argumentacja jest zbyt detaliczna i nie będzie się temu przyglądał, bo jest za dużo tego. Natomiast generalnie ci ludzie są bardzo popularni. Ja sam wśród byłych znajomych, podkreślam, czytuję, czasem wchodzę z ciekawości na ich profile i widzę, gdzie oni stoją. Więc dla nich właśnie Trudeau, czy taka Chrystia Freeland, czy premier Brytyjskiej Kolumbii, które realizują kropka w kropkę wszystkie założenia globalistyczne, to są ich bohaterowie i oni się tym szczycą i oni uważają, że to jest dobra rzecz, humanistyczna rzecz, no chrześcijańska może nawet dla niektórych, ale przede wszystkim chodzi o to, że uważają ci, co tego nie robią, my jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie konsekwencje. No oczywiście tu będziemy mówili o putinflacji i innych rzeczach, ale my, czarne owce, my, którzy nie potrafimy zrozumieć, że keczupy były i będą, i były na to, i na tamto, i ludzie się nigdy nie interesowali, co w nich jest, dlaczego teraz nagle się musimy martwić. Taki wpis między innymi czytałem. Także mieliśmy oczywiście rok o galerii, ten cały pozew, który poszedł, cisza, ja przynajmniej nic o tym nie słyszę, zresztą nie siedzę tam w kanadyjskich wiadomościach. Laura Lentile Thompson tam już ma taki kanał, że to wszystko robi, zaprasza wszystkich ekspertów, głównie lekarzy, a nie tylko. No i ciągle biją tą samą pianę, no bo o co chodzi? Kanada jest krajem bardzo wysoko ustawionym w hierarchii tej food chain, czyli nie wiem, hierarchii żywności. I wprawdzie nie jest najważniejsza, bo wiadomo, że wszystkie drogi prowadzą do City of London przynajmniej. Tak jako kolonia i to taka bardzo ważna z racji na zasoby mineralne i powierzchnię i tak dalej strategicznie. Kanada była bardzo ważna, no i w tej chwili z racji na to, że konserwatyzm w Kanadzie jest praktycznie utopijny, nie można go zrealizować, bo wszyscy mają wstręt do konserwatyzmu. Dlatego mamy taką sytuację, że żadna partia w Kanadzie nie jest w stanie dostarczyć nam programu, który jest w stanie oczyścić ten kraj z tej choroby. W związku z czym wszystko, co widzimy na scenie politycznej, to jest tylko i wyłącznie puppet show. Teraz Pierre Poilievre, który oczywiście zdobył partię konserwatywną szturmem, jest takim, powiedzmy, no bardzo dobrym kandydatem na to, żeby zostać premierem tego kraju. Ten kraj nie zasługuje na nic lepszego z racji tego, że oczywiście jest zawsze był między złym a gorszym. No i hegemonia liberałów jest prawie, że już potwierdzona. I właśnie dlatego konserwatyzm w takiej formie Pierre Poilievre musi być troszkę też globalistyczny,
gdyby odebrali temat inflacji i tych, powiedzmy, naszych goryczy związanych z okresem ostatnich 2-3 lat, lockdownów i tak dalej, grievances, jak to mówią, no to taki pierpoliew, jego platforma byłaby bardzo słaba. Dlatego oczywiście te wszystkie podkręcania śruby są, że tak powiem, dynamiczne. Czasem po prostu odpuszczają i dają poczucie małej wolności, żeby ludzie się odprężyli i nie widzieli w tym rządzie akurat tego negatywizmu. Także pierpoliew, gdyby dzisiaj były wybory, już dzisiaj mówią 2-3% różnicy, co jest oczywiście tak zwany margin of error i nie może być brane pod uwagę, ale jak Kanadyjczycy mogą głosować na Justina Trudeau w ogóle, no to jest dla mnie zagadka XXI wieku. No ale jak się okazuje, przynajmniej jesteśmy wszyscy podzieleni w połowie, 50-50, 50-50, natomiast wystarczy jeden temat, bomba, czy inflacja, czy jakieś rozdawnictwo, i można spokojnie ukraść 3, 4, 5% z drugiej grupy i wygrać wybory. Natomiast wybory, o których będziemy mówili w Stanach, może za chwilę. No właśnie. Różnie mogą. Bo to już pytania były z widowni, ja zresztą też miałam sama zadać, jakby pierwsze koty za płoty, jakbyś skomentował. No przede wszystkim włączyłem specjalnie tutaj sobie CNN, którego nie oglądałem już nie wiem od ilu lat, no bo to najlepsze źródło na taki ściel. No i co? No jest z tego, co widziałem, wchodząc do tych wyborów, Republikanie mieli większość w Senacie przepraszam, tu mogę się mylić, bo prawdę mówiąc spisałem numer 48 to było 4. Wydaje mi się, że Republikanie mieli Senat, a Demokraci mieli Kongres. W tej chwili z tego, co demokraci się spodziewali, a media ściekowe oczywiście jeszcze bardziej, bali się, że to będzie po prostu czerwony wtorek. Czerwony od krwi i również krwi w sensie, że demokraci padną, oddadzą kupę miejsc i republikanie przejmą. No i okazuje się, że wcale tak nie było. Jest w tej chwili, republikanie mają chyba tylko jedną potwierdzone miejsce wyżej w Senacie 49-48, żeby wygrać majority trzeba mieć 51 i tych dwóch jeszcze nie potwierdzono, więc tam jeszcze walczą. Ja bym powiedział na 70% republikanie utrzymają Senat, ale jeżeli będą mieli tylko jeden czy dwóch to przewagi, to jest łatwo później stracić to w głosowaniu, to może być niewystarczające, wystarczy jeden senator zachoruje. Także to jest jedna. Natomiast jeśli chodzi o kongres, no to wygląda, że republikanie mają zdecydowaną przewagę, aczkolwiek CNN tego nie potwierdza i cała narracja i to uwaga, mamy tutaj do czynienia z nową ekspresją, że porażka jest zwycięstwem. Demokraci. A to tak jak z naszymi meczami z Rosją kiedyś, tak? Piłkarskimi mniej więcej. Tak, tutaj się, że tak powiem, podkreśla to, że przez to, że demokraci nie przegrali sromotnie, a w niektórych miejscach, na przykład w Senacie urwali jedno miejsce, no to jest zwycięstwo i zdaje się Biden ma przemawiać, tam coś mu napisali. Czy uważasz, bo ja się spodziewałam, że będą kombinować ze strachu i z tego co, z tych słuchów, które mnie doszły, że się tak wyrażę na samym początku tych wyborów i różnych jakichś dziwnych zachmęceń przy urnach wyborczych, wygląda na to, że tam próbowano no właśnie coś pokombinować, bo bodajże w Arizonie była taka sytuacja, tam chyba była taka ostra gra między dwoma paniami, tą, która była do tej pory gubernatorem i absolutnie się nie popisała z naszego punktu widzenia, a właśnie taką nową, świeżą kandydatką, więc zdaje się, że w tych punktach wyborczych należących powiedzmy regionalnie do czerwonych maszyny nie liczyły i w ogóle się działy jakieś dziwne rzeczy, które uniemożliwiały po prostu prowadzenie i liczenie tego wszystkiego. Natomiast jak się pojawili powiedzmy na terenie liberalnym, to tam wszystko działało jakoś bez zarzutu, więc no, to był jeden z wielu przykładów, że kombinują jak konie pod górę. W tych wyborach... Demokraci oczywiście, w tym sensie. Tak.
Przede wszystkim w dwóch miejscach, przepraszam, dwóch kandydatów popartych przez Trumpa, w konserwatystów oczywiście, a przepraszam, republikanów, przegrało. I to oczywiście liberalne media wykorzystują jako argument, że Trump traci na sile, ale to jest bzdura, bo jeden z tych kandydatów był murzynem, a wiadomo, że to różnie bywa. Natomiast co chciałem tu powiedzieć? Midterm elections oczywiście zawsze są traktowane jako pewien zwiastun, pewien trend może, natomiast ja bym po pierwsze w dzisiejszym systemie partyjnym w świecie, ja bym w ogóle już nie wczytywał się w to. Wróżenie z fusów z herbaty jest pewnie bardziej precyzyjne. Dzisiaj już naprawdę nie ma różnicy między partiami, bo jest tylko jeden i jedyny cel, ten globalistyczny, o którym później będziemy mówić. Wybory są po to, żeby tłuszczy dać szansę, poczucie, że jest demokracja i uzasadnić wszystkie inne utrapienia, które na nich narzucają, żeby tą demokrację utrzymać przy życiu. System jest dla polityków, nie dla ludzi. Ja jestem wrogiem wszelkich partii politycznych. Możemy sobie zakładać kluby i jakieś tam inne organizacje, natomiast nie nazywajmy tego partią polityczną, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do tego, co dzisiaj widzimy, że system polityczny, system partyjny w żadnym kraju nie jest w stanie nam przynieść żadnych pozytywnych rezultatów, ale to taka dygresja. Także wracając... Ja mogę tak dodać a propos tych partii, że jeden z komentatorów polskich używa, wydaje mi się, bardzo trafnego określenia partia telewizyjna i myślę, że to odzwierciedla rzeczywistość. Zdecydowanie, ja bym powiedział, że to jest jeszcze jedna partia. Tak? Natomiast wiele ludzi niestety spostrzega świat używając tych filtrów starych albo po prostu tak, jak kiedyś się nauczyli. I to jest błąd, bo świat się bardzo dynamicznie zmienia, w związku z czym musimy znaleźć kod, żeby te wydarzenia rozszyfrować, w związku z czym nic już, co widzimy, nie jest tym, co nam się wydaje, że to jest. I to oczywiście dla innych, tych po drugiej stronie, nasze foliarstwo jest tożsame z chorobą psychiczną. A ja wiem, że tego jest jeszcze więcej i dużo więcej jest warstw tego, bo ja też uważam, że niektórzy naprawdę mają odjazd w pewnych teoriach, ale generalnie o co chodzi, że ponieważ życie i świat toczy się w telewizji, czy w komputerze, czy w smartfonie, bo to telewizor to już jest symbol tylko tych, jak mówią, moherów, czy tam ludzi, którzy mają niski poziom inteligencji i mieszkają może na wsi gdzieś tam jeszcze. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj ten screen, czy ten ekran przemawia do nas wszystkich w jakiejś tam formie, inspirując, czy zmieniając, czy podświadomie programując, podprogowo. Także tutaj znowu następny temat, ale z tego, co widzimy, co się dzieje, Ameryka stworzyła koncept rasizmu, który może być tylko ekwiwalentem następnego pojęcia Holokaustu. To były takie kolejne religie, tak? No mieliśmy religię oczywiście globalnego ocieplenia, mieliśmy wcześniej religię Holokaustu, mamy teraz religię oczywiście, mieliśmy religię Srowida, religię oczywiście wielu innych rzeczy, ale żeby to uprościć. Ten system sprowadza się do tego, że jeżeli użyjemy pewnego sformułowania, które dotknie jednego z tych religijnych sfer, jednej z tych religijnych sfer, czyli czy to będzie właśnie, mówiłem, Holokaust, czy to będzie rasizm, to już nie mamy szans. To tak, by ktoś kogoś nazwał pedofilem. I to w Stanach w tej chwili jest cały czas było rozgrywane jako karta wyborcza między demokratami i republikanami, bo Amerykanie, nie znając historii i faktów, nie rozumieją, że to partia demokratów była partią niewolników, a nie odwrotnie. W związku z czym ten cały elektorat czarny, czy czarnoskóry, plus elektorat hiszpański, to była ta baza demokratów i oni to tracą. Tracą na Florydzie, w Peru, w innych miejscach. DeSantis jest tego dowodem. Hispanics nagminnie głosują właśnie w tej chwili na konserwatystów. Natomiast to jest taka ich kolonia, że tak powiem, breeding ground. To właśnie wśród tych grup mniejszościowych demokraci budowali swoją bazę, tak jak w Polsce dzisiaj budują potencjalnie z Ukraińców. I teraz właśnie ciekawa historia, Kanye West, pewnie widziałaś to, który tak. Jest traktowany troszkę jak off
dude, że ma jakieś tam odjazdy, ale generalnie on się postawił. Chodzi o Black Lives Matter. I Candace Owens, która eksponuje ten temat i ten ruch już bardzo dawna, oczywiście, i teraz Kanye West dołączył, są najbardziej wokalni, jeśli chodzi o tą hipokryzję amerykańską i ten sztucznie tworzony kryzys. Ten kryzys Tak, tak jest absolutnie. prowadzony, bo to każdy na tym robi kasę, trochę tak jak wojna. I teraz tak długo, jak ten rasizm nie zostanie wyeksponowany, a już coraz bardziej jest, Antifa, Black Lives Matter, jakie tam rzeczy, pieniądze, przepadały, gigantyczna kasa, jakieś prostytutki, call girls i tak dalej, wiadomo. Ludzie lubią się bawić, jednym słowem. Także tutaj, dlatego Ameryka, ja już dlatego przestałem się przyglądać Ameryce, że tak powiem, precyzyjnie, jako sam kraj, natomiast obserwuję Amerykę w kontekście reakcji na przykład na BRICS, czy inicjatywę na Ukrainie, NATO i tak dalej. Natomiast te wewnętrzne intrygi, Trump czy DeSantis, czy może kto tam jeszcze może wskoczyć, Mike Pence, to jest absolutny joke. To jest dokładnie to samo, co jest w Polsce, to jest dokładnie to samo zupełnie jest w Irlandii, w każdym kraju, w Kanadzie. Gracze już są ustaleni, scenariusz napisany, a my jesteśmy statystami, a czasem jesteśmy w głównych rolach, niechcąco zupełnie. W tym spektaklu. Ten spektakl jest niestety bardzo nieprzyjemny i miejmy nadzieję, że się nie skończy najgorzej. No właśnie, to powiedz mi a propos tego spektaklu, tu zaczynamy wracać na drugą stronę Wielkiej Wody. Jak oceniasz obecny etap wojny na Ukrainie i czy wizyta Olafa Scholza w Chinach tutaj może być jakimś punktem zwrotnym, czy znowu jest to teatrzyk? Czy Niemcy się tu usiłują jakoś trochę podratować i zalać ten ogień z deka wodą? Jak to widzisz? Przede wszystkim Ukraińcy przegrywają tą wojnę sromotnie. To, co tam się dzieje, oczywiście jest nie do wyobrażenia, bo nigdy się nie dowiemy. Natomiast emerytowany pułkownik, zdaje się, Douglas MacGregor, amerykański pułkownik emerytowany, wypowiadał się ostatnio właśnie na ten temat i mówił, że straty po stronie ukraińskiej to jest ponad 100 tysięcy zabitych i około 400 tysięcy rannych. To jest prawie 500 000 ludzi wyjętych albo permanentnie, albo tymczasowo. Ukraina nie ma większej armii, w związku z czym zgodnie z konceptem NATO, amerykański, że tak powiem, przewodnictwie, ponieważ Ameryka musi prowadzić tą wojnę zastępczą, tą proxy war, nie jest w stanie tego zrobić stricte, wysyłając oczywiście swoich żołnierzy, bo ich tam nie chce wysłać i nigdy już nie będzie takiej wojny jak w Wietnamie czy nawet w Iraku. Bo po co? Bo jest rozwiązanie, o którym właśnie za chwilę. Więc ponieważ Amerykanie tą wojnę muszą kontynuować, musi być pretekst. To jeszcze nie jest pretekst, bo Ukraina, jak wiemy, jeszcze nie jest w NATO. Więc jest pewna sugestia, że może być w tej chwili już gotowa brudna bomba, która może być przeniesiona konwencjonalnym systemem, nie atomowym. Chodzi o to, żeby skazić po prostu jakiś tam teren na terenie Polski, co by oczywiście automatycznie wprowadziło ten piąty paragraf, że państwa NATO muszą stanąć w obronie zaatakowanego kraju. No i w tym momencie Amerykanie wypuszczają na Rosję tak zwaną Coalition of the Willing. Czyli to nie będzie jakieś tam głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, nic z tych rzeczy. To będzie dokładnie to samo, co jedna z wojen w Iraku, czy nawet bombardowanie Jugosławii. Nie wiem, czy było ustalane. Że po prostu zbierają ileś tam krajów, które po prostu będą w tym partycypować. No i zgadnij kto? No oczywiście będzie tam Polska. Natomiast armia według jego konceptu będzie składała się z Polaków i Rumunów. Człowiek jest, widziałem go raz, jest autentyczny, więc ma jakieś tam informacje. Natomiast no, jest to rzeczywiście straszny scenariusz. Ukraińcy fingują tą wojnę. Wojna wygląda, że dziennie ludzie widzą tam kilkadziesiąt klatek w telewizji,
A cyfry, które podają w Polsce, 75 tysięcy zabitych Rosjan, oczywiście nie podają ukraińskich, ale podają rosyjskich tak precyzyjnie. Ja nie wiem, jak oni liczą. Jeśli zastrzelą kogoś z daleka, jak oni mogą powiedzieć, kto tam zginął? Gdyby to Ukraińcy zgłaszali swoich, no to ma to jakiś sens, no bo by zabrali ich ciała i policzyli. Natomiast jeśli No Ukraińcy właśnie. zabili Rosjan, to jak mogą powiedzieć, ilu ich zabili, strzelając bombę, która raz na przykład zniszczyła dwa czołgi i coś tam? Nie. Także znowu oczarowanie, ekrany, brak logiki i zadawania podstawowego pytania: skąd wiesz? Kto tak liczy ofiary strony przeciwnika? Jeszcze niedługo nam powiedzą, ile nabojów wystrzelili Rosjanie. Im więcej informacji podają w tym pasku w telewizji o stratach Tym ukraińskich, bardziej jest to podejrzane. tym bardziej przegrywają Ukraińcy. Zresztą Ukraińcy nie mają czym walczyć. Ukraińcy potrzebują tej pomocy zewnętrznej, no bo wiadomo, że większość młodych Ukraińców jest gdzie? No w Polsce, w Niemczech, na pewno nie pcha się na front. Mobilizacja powszechna w Polsce oczywiście musiałaby nastąpić najpierw i w tym kierunku to oczywiście będzie zmierzać. Zobaczymy, jak Polacy zareagują na zimę. No w każdym razie, no, przy wprowadzeniu stanu wyjątkowego do mobilizacji powszechnej zawiesza wtedy się wybory. Jest kwestia PiS-u, czy PiS byłby z tego zadowolony, czy nie. No ale oni grają o dużo większy tort, także. Czy jest jakiś inny scenariusz, bardziej pozytywny? Nikt nie chce mówić o pokoju, bo to nie jest biznes, tylko. No właśnie, co z tym Scholzem, powiedz mi? Czy tutaj jest jakaś potencjalnie iskierka nadziei? Podstawowym zadaniem globalistów jest stworzyć chaos. A chaos można stworzyć poprzez wrzucanie rzeczy, które mają sens i które nie mają sensu. Które sobie zaprzeczają i które są spójne z jakąś tam logiczną teorią. A współpraca Francji z Rosją, ukryta, dostarczanie Francji przez Rosję jakiegoś magnesu do elektrowni atomowej. Wyobraźmy sobie, gdy Polacy coś takiego mieli zrobić. Wszyscy Polacy nie chcą. Tak, to jest. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ta wojna się skończyła bez jednej ze stron, która się przyzna do porażki, ale żadna ze stron przyznać się do porażki nie może, bo dla Zeleńskiego, Zeleński przecież to jest puppet, right? Więc siły, które go wymyśliły, wystrugały, on po prostu ma dokończyć dzieła. On nie jest ważny jako człowiek, czy jako persona, czy jakoś autorytet, ale jest po prostu tym, kim jest. Jest takim właśnie głupkiem, który tam biega w tej zielonej koszulce, pokazać, jaki ten kraj biedny, bo nawet go nie stać na garnitur. Natomiast ile pieniędzy dostaje z tego działki i tak dalej. Także próbowały różne kraje. Daję głowę, że chętnie Chiny generalnie nie wchodzą w mediację. Natomiast zdaje się, że Turcja, czy tam Brazylia, nie wiem, no akurat Brazylia jest niepewna po tych nowych wyborach. Ale mówię, na pewno by się znalazły kraje chętne, czy Katar zdaje się, czy ktoś jakiś tam kraj arabski miał. To nie ma żadnego znaczenia, mówię, Ukraina jest częścią konceptu, żeby oczywiście przesunąć granice NATO. Natomiast Putin nie odpuści Donbasu i Lugańska i tak dalej, ponieważ tam są 80-90% są Rosjanie. I dla niego ten temat jest zamknięty. Teraz, gdyby oni chcieli negocjować, już by dawno negocjowali, oni by negocjowali przed wojną. Bo to nie były zyski terytorialne na zasadzie, no nie wiem, tam są żyzne gleby, no ale generalnie nie sądzę, że o to Putinowi chodziło. Domknął pewien korytarz, połączenie z Krymem i tak dalej, ale to dalej jest wszyscy na jednego, dalej jest NATO i Rosja, tak? A nie powinno tak być, bo Układ Warszawski się rozwiązał. Czemu się NATO nie rozwiązało? No dobrze, no ale w takim razie, czy uważasz, że ten scenariusz nie może być czymś, nie wiem,
popsuty, zamieszany, czy są tu jakieś czynniki, czy w ogóle na przykład my sami jako naród, czy my mamy szansę w ogóle cokolwiek, nie wiem, zdziałać, zmienić, co by się musiało stać, czy w ogóle jest taka możliwość potencjalnie, żeby, nie wiem, przynajmniej w części naszego narodu, w Polakach po prostu troszkę się tam poprzesuwało spojrzenie na te sprawy ukraińskie. Czy jakaś jest nadzieja jakakolwiek, bo o planach no wiemy, że takie są. Ciężko się czasami w tym wszystkim odnaleźć, bo takie są właśnie zwroty, jak ta wizyta w Chinach, która by niby może coś potencjalnie miała zmienić, podejście Niemiec do tej wojny i tak dalej. Czy jest coś, co nam daje tutaj jakąś nadzieję, nie? No, żebyśmy już się tak całkiem nie załamali albo nie dochodzili do wniosku, że no nic nie możemy i po prostu jesteśmy skazani na... Okej, okay. Więc warto wiedzieć o tym, że Stany Zjednoczone walczą o hegemonię dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej świata. I to wszystko już w zasadzie jest absolutną i wierutną bzdurą od przynajmniej 3 dekad, bo był podpisany w 1944 roku Bretton Woods Agreement, w którym ustalono, że dolar amerykański stanie się walutą rezerwową świata i będzie miał zabezpieczenie w złocie w cenie 35 dolarów za uncję. I od tego momentu wszystkie kraje, które mogły, budowały pewne rezerwy w dolarach amerykańskich. Ponieważ gdyby trzeba było, w ciężkich czasach mogą te dolary amerykańskie wymienić na złoto. I to był ten gold parity słynny, który został zniszczony przez Nixona. W 1973 roku de Gaulle wysłał do Stanów Zjednoczonych flotylę, żeby odebrać swoje złoto i dostał środkowy palec. I na tym się skończyło. Skończyło się obietnice. Natomiast system bankowy nie stanął. System bankowy dopiero przyspieszył. I później mieliśmy oczywiście tak zwane projektowane zapaści. Rynek spadł tam w 1987 roku, w 2000, w 2008 roku. Te wszystkie tam te tak zwane mortgage fiasko, tam subprime mortgages. Subprime market. Mhm. Tak, i to wszystko, przecież to nie był przypadek, to było wszystko, to była ekonomia na sterydach. Po to, żeby ludzie przyzwyczaili się do tego, że giełda działa cyklicznie, że nie warto spekulować, że tam trzeba po prostu wejść i być cierpliwym. I wszyscy, co tak robili, no gdzieś tam zawsze, może nie zawsze, ale tracili. No i ten system już nie istnieje, dlatego że mamy fiat money, tak? Mamy fiat currency. Dolar amerykański jest walutą śmieciową i dolar amerykański niestety dla Stanów, ich zadłużenie, które w tej chwili wynosi, nie wiem, 22-23 tryliony, jest nie do spłacenia, gdyby dolar amerykański nie miał wartości, bo część tych pieniędzy jest do dłużników z zagranicy, między innymi Chin. No właśnie. I dlatego Stany zawsze dążyły, żeby yuan był wymienialny, żeby nie był, że tak powiem, sfiksowany. Natomiast efekt jest taki, że jeżeli Stany Zjednoczone oficjalnie stracą siłę swojego pieniądza, no to będą bankrutem. Znaczy są bankrutem, ale z takim bankrutem, że ktoś mieszka w domu, który mają mu zabrać, ale jeszcze może tam mieszkać. Kraj bez przyszłości, ale to cały świat jest na tym zbudowany. W związku z czym w tej chwili, jeżeli Stany odpuszczą, to cały ten koncept hegemonii i mono biegunowego świata się rozsypie. Dlatego, że już mamy wielobiegunowy świat. Przynajmniej mamy dwubiegunowy, bo mamy drugi składający się właśnie z BRICS-u. I mamy tam Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i z południą Afrykę i już wiem, że 12 innych krajów jest w kolejce, żeby dołączyć. Tu my mówimy o praktycznie powierzchniowo i ludnościowo 80-90% planety versus stary układ, masoński układ amerykańsko-zachodnioeuropejski, brytyjski. Tak? W związku z czym oni wiedzą, że i to jest właśnie ten, ja to w niektórych programach mówię, Godzilla kontra Hedora,
A my tak patrzymy na tą walkę i nie wiadomo, i to jest nasza nadzieja, że jak już skończą się bić, to obaj padną, tak? Natomiast to jest oczywiście utopia, bo to nie jest, to co widzimy, to jest kontrolowany damage, tak? To nie jest przypadek, tam są małe przypadki, drobne. Natomiast globalistycznie chodzi o zresetowanie świata i wprowadzenie takiego chaosu w każdym z krajów, a Polska akurat strategicznie ważna, no bo jesteśmy na pograniczu między Wschodem i Zachodem. Tego się nie czuje w Hiszpanii czy we Francji, jeśli chodzi o tą wojnę, tak? Ale generalnie chodzi o to, że ten podział między Wschodem i Zachodem jest najbardziej odczuwalny. I teraz ten kierunek jest po to, że jest chaos na każdej płaszczyźnie. Bankowość, hiperinflacja, głód, brak ogrzewania, brak, oczywiście brak zaufania do polityków, korupcja, przestępczość, jakieś tam dewiacje seksualne, transgenderyzm i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ludzie po prostu potrzebują pomocy i wtedy przychodzi rząd światowy. Rząd światowy, który odciąża rządy lokalne od odpowiedzialności. I oczywiście wprowadzając rząd światowy, bo przecież już podwaliny tego są przygotowane, wprowadzając rząd światowy, wprowadza się wszystkie inne instytucje typu WHO, a oczywiście z całą tą Organizacją Narodów Zjednoczonych. W związku z czym takie Ministerstwo Zdrowia w Polsce już nie musi się martwić o jakieś tam reżimy sanitarne, to będą przychodziły instrukcje z góry. I przede wszystkim Centralny Bank Światowy, który wyjmie, zlikwiduje wszystkie banki drobne. Drobne banki padną najpierw, tak jakieś tam Credit Union czy coś. Natomiast te takie too big to fail amerykańskie chociażby, czy Deutsche Bank, no to tam znajdą swoje miejsce w tym kabalu. Natomiast generalnie powstanie jeden bank i jedna digital currency, jedna waluta cyfrowa, która będzie... Jak się do tego ten cały BRICS ustosunkowuje? Myślisz, że te kraje pójdą też na to? No właśnie, no Godzilla, Hedora. Ten świat zawsze był dzielony. Tak jak w Stanach Zjednoczonych jest biały, czarny. Tak jak nasi, może nie przyjaciele, ale... koledzy z okupowanej Palestyny. Muszę przerwać. A nie, to ja cię pociągnę właśnie za język, bo ostatnio sekretarz Blinken wyskoczył z wielką przemową i też troszkę zagotowało się w Polsce między innymi. Czy to jest przypadek, czy właśnie celowy ten timing tego, prawda? Bo tak trochę ni z gruszki, ni z pietruszki sobie przypomnieli, żeby wspomnieć o tej nieszczęsnej ustawie i konsekwencjach 4, to jest 4, 4, 4, 7, 4, 7, tak? Tak, tak. No ten dług nie przepadł. Ten dług... Jak jest taki sketch Kubuczewskiego na internecie, stary sketch, jak on tam się z tym drugim Żydkiem sprzecza, że jeden mówi, musisz mi oddać, bo to jest dużo pieniędzy, a Kubuczewski odpowiada, właśnie nie muszę, bo można oddać 10 zł, można oddać 20 zł, ale 100 zł to już się robi dług fikcyjny. A 447 nie odejdzie, dlatego mamy Ukropol. Moim zdaniem jest to przykrywka oczywiście przesiedleniowa, jak i również przykrywka nadawania paszportów pewnej grupie ludności z pewnego kraju. No i przede wszystkim, w jakiej formie te pieniądze my możemy im oddać? No przecież wiadomo, że nie mogą im oddać tylu miliardów dolarów, bo żaden budżet nie jest w stanie tego wchłonąć, ale mogą im oddać właśnie w formie, że na przykład Polska daje pieniądze na Ukrainę, a tam już ktoś to sobie może spokojnie odebrać. Polska kupuje broń z południowej Korei, i kupuje broń ze Stanów Zjednoczonych i wysyła na Ukrainę za darmo. Na przykład, tak? Jaki to problem? I także podobnie się dzieje między Stanami i Izraelem, bo Stany na przykład dają Izraelowi nie tylko kasę co roku, ale też wysyłają im sprzęt wojskowy. I ten sprzęt wojskowy Izrael może wykorzystywać dowolnie. Może również by sobie odsprzedać. Sugerujesz, że to w zasadzie się już spłaca. Tak, jak najbardziej.
Są lasy, To są. W takiej formie, że tego nie widać gołym No, okiem. Na czym polega zadłużenie rządu? Idą do banku centralnego swojego i mówią, że musimy pożyczyć tyle i tyle pieniędzy. W zamian za to damy wam jakieś tam obligacje, które mają oparcie w czym? No, w majątku narodowym. Czy to są, to musi być publiczne, to nie może być prywatne, więc ląd, ziemia, obiekty, które należą do rządu i tak dalej, lasy. No to jeżeli dojdzie do takiego momentu, a wiadomo, kto jest prywatnym bankierem, no bo to, bank centralny to nie jest bank państwowy. Wiele ludzi dalej tego nie rozumie. I teraz w momencie, kiedy państwo wystawiło tyle obligacji i nagle musi pociągnąć za sznurek i jest bankructwo, bo w tym kierunku to zmierza, no to te wszystkie obligacje można podrzeć i w zastaw to wszystko przechodzi w ręce tego, kto te obligacje kupił. I tyle. I w ten sposób, mówię, to jest... Ukraina jest praktycznie spacyfikowana moim zdaniem. Tam ja rozmawiałem kiedyś z takim taksówkarzem, jak byłem na Ukrainie, i mówił, że oni tam z tego nic nie mieli, z tej transformacji, z tego odejścia od Związku Radzieckiego. No a w tej chwili jeszcze mniej. Bo w tej chwili tam dochodzą do władzy siły takie, których nie mamy pojęcia. A ktoś tym krajem musi rządzić. Czy to będzie jeden z Polską? Nie wiem. To już jest czytanie w fusach, ale no są różne koncepty biało-czerwono-żółto-niebieskie. Dlatego też jadę do Krakowa, a nie do Warszawy na 11 listopada. No dobrze, to w takim razie, czy jakaś... Ja się cały czas tego optymizmu czerpię. Chcesz nadziei? No wiesz, no nadzieja matka głupich, to, ale my jej potrzebujemy, bo bez tego raczej ciężko zmusić się do jakiegoś działania, czy w ogóle żyć, prawda? Więc no jakiejś nadziei byśmy chcieli, prawda? Więc nie wiem za bardzo, czy mam się po prostu... Mamy liczyć tylko i wyłącznie na to, aż się obie strony, że tak powiem, wykrwawią, no ale to może jeszcze trochę potrwać i my możemy być zmiażdżeni w procesie, prawda? Więc wolałabym uniknąć tego. Czy jest jakaś szansa dla Polski czy Europy? Znaczy, może tutaj nawiążmy może do tematu, tego praktycznie zaczęliśmy, drugi chyba punkt był właśnie Stany Zjednoczone, wybory. Teraz nie ma różnicy między Partią Demokratyczną a Republikańską, jeśli chodzi o zakusy wojenne. Wiadomo, że demokraci, Wietnam, Kambodża i tak dalej, teraz Republikanie, potem oczywiście Afganistan i Syria i Irak, potem Libia, Jugosławia, Clinton. No i teraz mamy Bidena i znowu demokraci. Także tutaj nie to, że Republikanie to jest partia wojny, a demokraci pokoju i odwrotnie, że a z drugiej strony, że demokraci to jest partia mniejszości narodowych, a republikanie to są rasiści i posiadacze niewolników. To są mity. Natomiast faktem jest, że Stany Zjednoczone są w takiej sytuacji, że gdyby się republikanie zdobyli Senat i Kongres, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrobią, to i tak wszystko będzie się opierać o Bidena. A Biden może wszystko zwetować. Więc wiadomo, jak to działa, że gdyby mieli republikanie, załóżmy, będą musieli, nie będą mieli wyboru. W momencie, gdyby przejęli dwie izby, to pierwsze, co będą próbowali przeforsować, to ograniczenie budżetu na Ukrainę. I będzie jakaś tam, powiedzmy, sugestia, że my stawiamy Amerykę pierwszą, bla, bla, bla. Natomiast to i tak nie ma wpływu na to, ile pieniędzy fizycznie pójdzie na Ukrainę, bo one i tak tam pójdą, czy ilość sprzętu. Natomiast będzie mały taki teatrzyk przed kamerami, że republikanie, no wreszcie, posprzątamy w tym domu. Nie? Ale jest wszystko bzdura, bo oni już jutro będą się przygotowywali do następnych wyborów za 2 lata. Jutro zacznie się kampania prezydencka, a za tydzień, możecie mnie cytować, za tydzień Trump ogłosi swoją kandydaturę.
W związku z czym tak. zacznie się znowu cyrk, ja już którego nie będę oglądał na 100%, i oczywiście the primaries i tak dalej będą podkręcać temperaturę, oczywiście ekonomia i wszystko ma, będzie się zmieniać, zważa się na to, co się dzieje w świecie dzisiaj. W związku z czym wybory dzisiaj nie są żadnym wskaźnikiem tego, co będzie za 2 lata, żadnym, bo wystarczy jeden miesiąc, żeby to wszystko wymazać. Natomiast tak było, jak Biden jest prezydentem, no to wszystko może, że tak powiem, spowalniać, zabijać. Więc żadnych wielkich rzeczy nie będzie. Zresztą w Stanach się rządzi głównie by executive orders. Obama najlepszy był w tym. Znowu, nie oglądam amerykańskiej telewizji, nawet nie wiem, czy Biden przekroczył te uprawnienia, czy nie. Natomiast wszyscy się cieszą, że on jeszcze chodzi. Biją brawo i się bardzo cieszą, a on od czasu do czasu tam jakąś dziewczynkę dotknie po ramieniu albo coś. Także tutaj dylemat jest właśnie, że ta wojna zastępcza w całym swoim dramacie, no bo przecież ludzie są zabijani i bardzo dużo niestety żołnierzy. Jak zawsze mięso armatnie. I najgorsze, że Polacy, którzy zachowują się jak owce do trzeciej potęgi, nie robią z tym nic. Żyją, jakby się nic nie działo. Jakby żyli, nie wiem, gdzieś na Madagaskarze, a nie przy granicy z tego konfliktu. Cieszą się bardzo, używają swoją płatność bezgotówkową i przepraszają się wzajemnie w korytarzu, w saunarium. Natomiast fakt jest taki, że ich dzieci mogą wezwać do poboru i wysłać na front wschodni, który zawsze wróżył niedobrze. Wszyscy, którzy poszli na front wschodni, często nie wracali. W związku z czym gdybyśmy my dwoje próbowali znaleźć odpowiedź na to, to nie to, że zasługujemy na Nobla, bo ja mam go w największej pogardzie, ale byłoby to warte pewnej uwagi. Dlaczego? Dlatego, że to są szachy już nawet nie trzy, ale czterowymiarowe. To są rzeczy, które w tak różnych płaszczyznach się dzieją moim zdaniem, bo wszystko jest oparte na dwóch rzeczach. Jedna rzecz, która jest jak puch, a druga jak skała. Ten puch to jest ta cywilizacja, której żeśmy tak zawierzyli. Choćby w takiej formie Stanów Zjednoczonych, tak? Które są oparte na puchu. Tam to jest tylko gotowe, żeby implodowało. A ten rok, ta skała, to jest ten gigantyczny spisek przeciwko człowiekowi, który był promowany przez banksterkę, którą obserwujemy w tych gigantycznych korporacjach jak Vanguard i tak dalej. I przede wszystkim ten sam koncept transhumanizmu i Światowego Forum Ekonomicznego, który ma doprowadzić przez sztuczną inteligencję do lepszego świata. I to są koncepty, które nie tylko są w fazie hipotezy, przepraszam, ale przede wszystkim one są już w tej chwili technicznie wykonalne, bo technologia ona już dawno na nas czeka. Co było niezbędne do spełnienia, to jest testowanie człowieka, w cudzysłowie, czy jest gotowy. No i myśmy zdali egzamin na 5 z plusem. Bez jednego ale ucisku. Na pewno, bo ja wiem, że pandemia do tego służyła, między innymi, natomiast czy w jaki sposób, bo mam wrażenie, i ty kiedyś też tak mówiłeś, że oni strasznie przyspieszają wszystkie te swoje działania, czy to nie jest coś, co jakby sami sobie poniekąd nogę podkładają? No bo umówmy się, że cały ten koncept, on dla mnie teoretycznie jest taki dopięty i dograny, ale to się jednak jakby zupełnie nie zgrywa z naturą człowieka, z naszym duchem, prawda? Chociaż wiemy, że znaczna część społeczeństwa w jakiś sposób tej hipnozie ulega, no ale jednak jest coraz więcej ludzi, którzy zaczynają zadawać pytania albo im zaczyna być trochę ciasno i niewygodnie w tym wszystkim. Nie jest to proces odwrotny. Więc czy w tym nie jest jakaś nadzieja? No nic, to już jest truizm. Nikt nic nie wie. Nie wiemy, w jakim kierunku dojdzie.
Ja bym powiedział, że to, co dzisiaj już obserwujemy, dla mnie już jest niestrawne. Ludziom to generalnie nie przeszkadza, także problemem nie są ludzie, tylko my jesteśmy problemem. Wiesz, to ja nie wiem, czy ludziom to nie przeszkadza. Ja mam wrażenie, że jeżeli na przykład tylko i wyłącznie oglądasz wiadomości albo telewizję, czy słuchasz radia, a przy tym jesteś zabiegany i zapracowany, bo tak teraz niestety życie wielu Polaków wygląda, i kobiet, i mężczyzn, to ludzie w ogóle nie mają świadomości tak naprawdę, co się dzieje. Znaczy, to są bardzo takie szczątkowe moim zdaniem obrazy na zasadzie takiego hasła migawki. A jak ja się na przykład zapytam o jakąś ustawę, bo różne, prawda, ustawodawstwo było przepychane przez ostatni rok przez PiS, no i całą resztę telewizyjnych partii. I one są, prawda, w toku, ta o obronie ludności i parę innych jeszcze tam mieli i procesuje. Po prostu ludzie w ogóle o tym nie wiedzą, że takie ustawodawstwo powstaje, jest, że tak powiem, no, na finiszu mniej lub bardziej. No ale poniekąd to jest szokujące. Poniekąd sama sobie odpowiedziałaś na swoje pytanie. Dlatego, że im bardziej ludzie są w problemie, w kłopocie, tym mniej przywiązują wagi do tego, co ich do tego doprowadziło. A jeżeli państwo zapędziło ludzi w kozi róg, poprzez odebranie im paru lat, poprzez zabicie ich biznesu, poprzez zabranie im oszczędności przez hiperinflację i poprzez zabranie im zdrowia, poprzez propozycję partycypowania w ciekawym eksperymencie medycznym. To wszystko doprowadza do sytuacji kryzysu, chaosu, o którym mówiłem, kryzysu. Tak. Ci ludzie nagle tracą środki do życia, no i gdzie pójdą? Albo wezmą siekierę, albo obrabują kogoś, albo pójdą do rządu i poproszą o jałmużnę. I ta jałmużna już będzie wprowadzana w formie, już jest wprowadzana w formie gwarantowanego podstawowego dochodu w każdym z krajów, również krajów biednych, dlatego że w krajach biednych na przykład nie po to im się daje 100 dolarów gdzieś tam w Kenii, żeby im rozdać, tylko po to, żeby ich przekonać, żeby się zarejestrowali, żeby mieć digital ID. I na tej podstawie, mając digital ID, można dostać przelew na konto w banku i można sobie elektronicznie te pieniądze wypłacić. To wszystko się sprowadzi, pieniądze albo przeszkam inaczej, może nie wypłacić, tylko zapłacić w formie karty. I to daje po prostu ludziom pieniądze. To zawsze te eksperymenty są promowane poprzez zachęty typu kupony. U mnie na przykład na basenie tutaj jest, że można płacić tęczówką oka i za to dostaje się jakieś tam gratis rzeczy i ludzie na to idą. Nie tylko wygoda, ale też jakieś punkty. To jest system chiński. Za każdy zakup, bezgotówkowo oczywiście, w jakiejś tam aplikacji i tak dalej, dostaje się punkty. I ludzie idą na to, nie widzą, że to jest tylko 1 grosz na 1000 złotych wydanych, ale są punkty. I to jest ten trend, że tak powiem, właśnie cyfryzacji i wprowadzenia technologii na takim najprostszym poziomie jest po to, żeby przygotować system, dlatego że trzeba kontrolować trzodę. Natomiast bezpośrednim pretekstem, powodem będzie zaciągnięcie kurtyny, czyli zresetowanie, czyli po jakimś kryzysie, czy to będzie kryzys wojenny, czy oczywiście inny, katakliczny, wystarczy po prostu brak energii, super sroga zima przez 3 miesiące i jeszcze plus jakiś wirus, plaga. Natomiast o to chodzi, żeby był pretekst, żeby właśnie pociągnąć za ten sznurek i ci, co zostali, czy to, co zostało przejęte właśnie przez centralną władzę, rząd światowy, który gdzieś tam może być prowadzony z Genewy albo z Nowej Zelandii. I tyle. Także tutaj to jest właśnie ta paskuda, że my nie walczymy, walczymy z demonami w tej chwili i przygotowanie do tego stanu trwało bardzo wiele lat i to było, nawet jak słucha się Elona Muska, który mówi o sztucznej inteligencji, który jest oczywiście bardzo kontrowersyjny, jest też oczywiście słupem, to nie jest człowiek, który sam się stworzył, no ale jest. No i, że powiem, obserwując chociażby, jak go używają przez jego wypowiedzi, więc on sugeruje na przykład, że sztuczna inteligencja to jest świetna rzecz, ale musimy uważać,
bo jak przekroczymy pewną linię, to to się obróci przeciwko człowiekowi. I już wiemy, że tak jest, bo już mamy dowody na to, że sztuczna inteligencja żąda swoje identity. Także tutaj sky is the limit. Jeżeli faktycznie sztuczna inteligencja zostanie rozwinięta do poziomu, że jest w stanie sama siebie doprojektować, no to humans mogą być eradicated. Ja nienawidzę filmów science fiction. A najgorsze jest to, że już żyjemy w tym filmie częściowo, ale to jest wszystko bardzo powierzchowne. Na razie nie widzimy nic praktycznie. To jest wierzchołek góry lodowej. Podejrzewam, że pod powierzchnią jest taka technologia, żeby faktycznie zrobić porządek. Wydaje się to troszeczkę mało prawdopodobne z drugiej strony. To jest ten optymizm, którego szukasz. A dlatego, że my, foliarze, mamy tendencję, żeby, że tak powiem, overthink stuff. Pomyśleć, myślimy w różnych kontekstach i szukamy dziury w całym, mówiąc w cudzysłowie. Mm-hmm. Ale to nie wynika z tego, że mamy nakręcone, może trochę tylko, ale po prostu nas to intryguje, tak? I ciekawość jest matką wynalazku, tak się zawsze mówiło. Natomiast ci drudzy, ci inni, oni tej ciekawości nie mają i są w pełni satysfakcjonowani, jeśli ktoś im tą papkę poda w formie Yahoo News czy Google News. Czy to. Natomiast o co chodzi, że nie wiemy do końca, na ile jest to produkt naszej wyobraźni. Nie użyję pojęcia chorej. I miejmy nadzieję właśnie, że ta wyobraźnia jest troszeczkę przekoloryzowana. Miejmy nadzieję, że... Ale znowu nie mam odpowiedzi na to, jak jest możliwe, że żyjemy w takim split personality disorder, że widzimy na przykład dowody na zakrzepicę, nie mówiąc konkretnie o co, no, wszyscy wiemy o co chodzi, a jak wyciągają to z żył. No i oczywiście związek jest wiadomo o co chodzi. Natomiast to może być po prostu zakrzepica, tak? Ja nie jestem lekarzem, się na tym nie znam, ale wielu dobrych lekarzy na temat się wypowiada i mówi zdecydowanie, to jest to i to i powodem jest to, co my myślimy, że jest. Mhm. Także tutaj mówię, znowu teoria chaosu. Ja jeszcze liczę na opatrzność Bożą, prawda? No to ja przede wszystkim, nie. Jeszcze raz, że nam da szansę, chociaż powiem szczerze, że miałaby prawo się już, że tak powiem, zniechęcić do pomagania nam, no ale skoro nas Pan Bóg stworzył, to może poda znowu rękę. No nie, oczywiście każdy musi, nie musi, każdy może z wyboru mieć jeszcze inne pasje poza polityką i oddać swoją przyszłość w ręce kogoś czy czegoś większego od nas. A ja zdecydowanie się do tych ludzi zaliczam. Ja nie mam absolutnie żadnej trwogi, jeśli chodzi o te wydarzenia. Tutaj nie chcę brzmieć zbyt refleksyjnie czy filozoficznie, ale wydaje mi się, że my robimy wystarczająco dużo, szerząc jakąś tam wieść i próbujemy ludzi przestawić. Natomiast być może planeta jest skazana na taki los i jeśli tak ma być, jest to wola tych ludzi. To jest moja odpowiedź na tak zwaną demokrację bezpośrednio. Tam nie było głosowania, czy wszyscy chcemy iść do rzezi. Natomiast tak, poprzez ich zachowania, poprzez ich maski, poprzez ich posłuszeństwo jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. I teraz wszyscy musimy ten zgniły kompot wypić. Natomiast przez to, że oni się tak zachowywali, to poniekąd zasługują na los, który ich spotyka. I my musimy zdać się z tego sprawę, że tak niestety jest, że ludzie mają bardzo ciekawe, w cudzysłowie znowu, teorie, co jest dla nich dobre. I ciężko jest znaleźć konsensus. Ja nie wiem, jak rządzić ludźmi. To jest pytanie do politologów i innych. Natomiast z ludźmi jest tak, szczególnie z dzisiejszymi ludźmi, że nie ma nikt cierpliwości i wszystko jest przyjmowane w formie jakiejś tam reklamy czy papki.
I to jest problem, że dzisiaj, żeby rządzić, naprawdę nie trzeba być bardzo mądrym, wystarczy być sprytnym. Natomiast ludzie idą z szeregiem, szeregami i sami stwarzają swoje własne normy, szczególnie w tak zwanych krajach zachodnich, kiedy jedni z drugimi prześcigają się, żeby pokazać, jak oni są częścią tego kolektywu idiotyzmu. A nie ma, bo to jest to, czego właśnie ludzie nie zauważyli, że Zachód od Wschodu różnił się tym, że indywidualizm był preferowany nad kolektywem. I my zawsze na Wschodzie, po drugiej stronie muru, chcieliśmy zawsze jechać na Zachód, nam się wydawało, że to są wolne kraje. No i dokładnie zrobiło się tak, jak się zrobiło. Także to jest tragedia, że na Wschodzie jest czasem więcej miejsca na wolność słowa i tak dalej niż na Zachodzie. Ale mówię, że to jest ten psikus losu, który nas spotkał. No tak, losy z reguły bywają ironiczne. No dobrze, to w takim razie może na sam koniec, jakbyś powiedział, dla osoby takiej no, świadomej, powiedzmy z naszego gatunku, pokroju, czy jakkolwiek to nazwać, na czym się teraz skupić? Czy po prostu to jest kwestia jakiegoś bezpieczeństwa finansowego, czy powinniśmy, nie wiem, jeszcze o coś innego zadbać, tak w naszym najbliższym otoczeniu, żeby w miarę komfortowo albo na jakimś, nie wiem, w miarę pewnym podłożu, takim całkiem lokalnie dla nas, no nie wiem, no żyć, przygotowywać się do tej zimy, nie wiem, oczekiwać różnych nieoczekiwanych rzeczy w przyszłym roku. Czy to ma być jakieś, wiesz, bardziej filozoficzne od ciebie, nie wiem, filozoficzna rada, czy coś bardziej konkretnego, co powinniśmy zrobić, co byś po prostu tak, wiesz, na zasadzie takiego przesłania tutaj na koniec nam zaproponował. Kupujcie Słucham. amunicję. Więc ja myślę, że wydarzenia, które mogą rzeczywiście doprowadzić do takiej absolutnej katastrofy, byłyby tak gigantyczne, że jakiekolwiek przygotowywanie się do nich byłoby raczej nieracjonalne. Bo z czym my walczymy? To jest wojna piątej generacji. Wojna, która się dzieje w technologii, podprogramowym jakimś tam programowaniu, oczywiście w to, co widzimy w telewizji, co będziemy kupować jedzenie na zapas, będziemy kupować węgiel na zapas, czy wszyscy się przeniesiemy gdzieś do bardzo odległych miejsc, ale co, w tym samym kraju, czy do innego kraju, może na inny kontynent. Ja mam przyjaciela, który pojechał na Madagaskar. Wydaje mi się, że musimy się pogodzić z tym, nie pogodzić się z naszym losem, ale pogodzić się z tym, że nie ma ucieczki od przeznaczenia. I są pewne rzeczy, które trzeba robić, może, żeby sobie jakoś tam pomóc. Natomiast generalnie gdzieś tam coś jest generalnie zdeterminowane. Teraz to, że jesteśmy popychani do tego konfliktu już jako Polska, coraz bardziej. Jest bardzo niepokojące to, co się widzi w postaci prezydenta i premiera, którzy już się nawet nie krępują, nie wstydzą, reprezentują nas, kraj, naród, państwo, nadużywają tej relacji oczywiście, rozdając pieniądze, które należą do obywateli, rozdają zasoby naturalne i tak dalej. To jest poza skalą. W związku z czym wszyscy to wiemy, to jest kolejny truizm, a nie możemy ich usunąć tam, gdzie są, ponieważ wiązałoby to się z jakąś formą agresji, która jest karalna. Najlepszy przykład Wojtek Olszański. Dlatego będę w Krakowie, żeby wesprzeć Wojtka Olszańskiego, naszego nie pierwszego już przecież więźnia politycznego. W związku z czym wydaje mi się, że odpowiedź jest taka. Jeśli wszystkim ci, co oglądają was i gdzieś tam przesyłamy te linki, myślą podobnie, więc tutaj nie ma problemu, ale gdyby ktoś przypadkiem z tych innych to zobaczył, no to trzeba oczywiście powiedzieć nie. Chris Sky tutaj się kłania,
I zatrzymać to szaleństwo. Na razie nie mamy oczywiście jakichś tam spraw epidemiologicznych, ale jesteśmy cały czas w jakimś tam systemie obserwowania. QR kody nie zniknęły. Digital ID, promowanie tego w radiu i w telewizji, dawanie punktów i tak dalej. Inwigilacja, wchodzenie na konta bankowe w Polsce w tej chwili bez informowania. System idzie w kierunku cybernetyzacji, digital ID i oczywiście digital currency. Natomiast my, no my robimy swoje, tak. Wiadomo, jak ktoś myśli, że ta ziemia będzie wyjątkowo sroga, no to pierwsza rzecz, to musi trochę pomyśleć o tym, ale co na wiosnę, co w styczniu, co w lutym. Ja sądzę, że można żyć w zimnym domu, założyć najwyżej cztery warstwy, natomiast ciężko jest przeżyć, jak zaczną latać jakieś rakiety. I na to wpływu nie mamy, ponieważ nasze niewładze tutaj bardzo mocno agitują i chcą, żeby na teren Polski przenieść broń nuklearną. Także tutaj dobro tego narodu nie jest na uwadze, tej niewładzy, w związku z czym, no co nam pozostaje? Nie będziemy szturmować Bastylii i 80-70% społeczeństwa, nawet nie lubiąc część z nich obecnego nierządu, dalej uważa, że to nie jest ich biznes. Polityka i co tam, tak długo jak mają kasę na benzynę i na restaurację, wszystko jest ok, tam jakieś wakacje na Dominikanie. Także konsumpcjonizm w Polsce jest straszny, gigantyczny. Tak. Ludzie się zachłysnęli błyskotkami, stylem życia, pokolenia, które nigdy nie znało ciężkich czasów generalnie. Nie mają zielonego pojęcia o historii tego kraju. Kompletnie wyrwani, jakby z wejściem Polski do EU wstecznie wszystko zostało wycięte. Jakby Polska zaczęła się od Unii Europejskiej. I to jest tragedia, bo Polska nie jest równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wszystkie kraje ze wschodu, bo my jesteśmy dla nich na wschodzie, nie w Europie centralnej, tylko na wschodzie. My nawet nie zasługujemy na to, żeby w kuluarach mieć jakąś tam konwersację, bo po pierwsze ci ludzie nawet nie znają dobrze języków, to fakt. Nie mamy żadnej klasy politycznej, nie mamy wyedukowanych polityków. Ja w ogóle coraz częściej to powtarzam, chcę postulować zlikwidowanie wszystkich partii politycznych. Znaczy nie, chcą mieć sobie partie, niech mają, natomiast nikt nie może tworzyć jakiejkolwiek władzy, będąc członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. A tutaj pisze Dariusz, nie rząd lepiej niż nie władza. Słusznie. Także tutaj jest, mamy dylemat, że system polityczny jest skonstruowany na kontrolę większości przez mniejszość, ale paradoks polega na tym, że ten system dalej nazywa się demokratycznym. Natomiast ta piramida się zaostrza im dalej w las, ponieważ ci sami politycy, nawet wybrani i reprezentujący swój elektorat, dochodząc do władzy, generalnie już o nim zapominają. I co robią? I później biorą ten mandat i rozdają na przykład 9 miliardów złotych czy euro, chyba to było euro, na Ukrainę. Taki sobie poleciał prezencik tam parę tygodni temu. I to są wszystko decyzje podejmowane przez klikę polityczną, bez konsultacji z narodem, nie wiem jak to już nazwać, bo są różne komentarze, co jest naród. Tak, tak. Doktor Przybył twierdzi, że większość to jest ludność polskojęzyczna. Na naród sobie trzeba zasłużyć, właśnie, że tak powiem, właśnie, świadomością i edukacją i paroma innymi rzeczami. Tak, także nie każdy. To jest ciekawa koncepcja, dla mnie stosunkowo nowa. Ale zaczyna to do mnie docierać, że to chyba faktycznie ma sens. Tak, no także mówię, no robimy swoje małe kroczki. Tutaj są oczywiście różni ludzie. Ja chociażby z wieku jestem troszkę bardziej mobilny i dość niezależny finansowo, w związku z czym to jest dla mnie inna zupełnie świadomość. Natomiast ludzie, którzy muszą wstać rano, iść do pracy, zapłacić rachunki, ja też je płacę, i zaprowadzić dzieci do szkoły, czy no i przede wszystkim no, walczyć, przeżyć. Inflacja, ja szczerze współczuję, to szczególnie w Polsce,
te ceny rzeczywiście są dramatyczne, jak oni to są w stanie udźwignąć. Te wszystkie tarcze inflacyjne, przepraszam, tarcze, to są właśnie tarcze inflacyjne, znaczy tarcza inflacyjna i rzucanie pieniędzy, jakbyśmy gasili ogień wodą. To jest absurd, tak. Dlatego że to jest tylko i wyłącznie po to, ten kryzys, żeby właśnie te wszystkie durne tarcze wprowadzić i spowodować hiperinflację, bo jeżeli putinflację, o tym zaczęliśmy, a oczywiście wszystko trzeba zwalić na Putina, bo to taki oczywisty diabeł, natomiast ten sam bankier Morawiecki, nie, i to jest właśnie co mnie to najbardziej wkurza, bo przecież on jest człowiekiem, no jest na pewno inteligentny. Tak. Jak można być tak bezczelnym? Bo przecież nie tylko durny go słuchają. Ja uważam, że durniem jestem. Ja też go słucham. Jak on może tak łgać i mówić takie rzeczy, że Putin spowodował inflację? A dlaczego na przykład surowiec spowodował lockdowny? A dlaczego lockdowny spowodowały, że ludzie przestali produkować? Wszystko polega na tym, że blokowano łańcuchy dostaw, oczywiście, które były sztucznie oczywiście blokowane. I to jest cała inflacja. Jeśli ja mam no coś, oczywiście, co... Ale no widzisz, ludzie... Ja dzisiaj miałam taką rozmowę z osobą, która nie znosi w żaden sposób organicznie po prostu, jak płachta na byka na nią działa PiS, prawda? Całe te rządy od wielu lat i mimo wszystko, kiedy ja skonstatowałam, no, wobec tych wszystkich rzeczy, które oni popełnili, nakradli się, różne dziwne decyzje, jakieś nielogiczne ciągi decyzyjne i tak dalej, które jakby wzajemnie sobie przeczyły, podejmowali przez wiele lat, rujnując ten kraj po prostu stopniowo, ale bardzo intensywnie i jakby są bardzo konsekwentni w tym działaniu, jeżeli patrzeć na to po prostu z dłuższej perspektywy. No, no, ja po prostu powiedziałam, no to są zdrajcy przecież, prawda? Działają wbrew interesowi żywotnemu narodu. No co? I dowiedziałam się, że ja nie powinnam używać takiego słowa, co mnie dość szokowało, bo dlaczego? Jeżeli ktoś działa na szkodę narodu i powoduje po prostu takie kolosalne straty i no, rzeczy, których właściwie ciężko teraz odkręcić, prawda? I jeszcze na dodatek swoich obywateli traktuje per noga, traktując przybyszy no, na równi, jeśli nie lepiej, no, to wydaje mi się, że bardzo zasługuje na takie miano, prawda? No bo, no a mimo wszystko, więc jest ciężko, w sumie to się nie dziwię trochę Morawieckiemu, no bo jeżeli jest taki poziom jakby rozumowania czy percepcji, że nawet ludzie, którzy ich po prostu fizycznie nie trawią, nienawidzą, w takim momencie nagle stopnie, zdrajca, nie, to może to jest za dużo powiedziane. I no, to jest szokujące. No więc dlatego on jest taki bezczelny, bo wie, że może. No ale znowu, to wszystko ma swój początek i prawdopodobnie koniec, ale cel, rozumiemy, polega na tym właśnie, żeby zlikwidować pojęcie narodu, żeby zlikwidować pojęcie patriotyzmu, żeby zlikwidować symbole, zlikwidować flagę, zlikwidować hymn, rozmyć te wszystkie wartości, oczywiście zaczęło się od kościoła, religii i tak dalej, my body, my choice. No świat zawsze, generalnie, nie wiem, czy to ma sens, co teraz powiem, ale generacyjnie zawsze są konflikty. Wychodzące generacje generalnie zawsze mówią, o Boże, ci młodzi ludzie, nie jesteśmy w stanie się dogadać. Świat za szybko się zmienia. Wydaje mi się, że my jesteśmy, nie wiem, może pierwszą, może drugą generacją, kiedy zaczęła technologia rzeczywiście znaczyć coraz więcej. I to jest coś, co może rzeczywiście rozkręcić pewien poziom cywilizacyjny bez ludzi, ale też tą cywilizację w jakiś sposób zakończyć, jak i te poprzednie z innych pewnie powodów. I to jest cykliczny proces, jak proces klimatyczny. Człowiek no dobrze, no ale ktoś tam zawsze przetrwał z tych poprzednich cykli, więc czy wierzysz w to takie społeczeństwo paralelne, gdzieś tam równoległe?
Nie wiem, czy wszyscy mówili przecież o Inkach i mówili o Atlantydzie i tak dalej. No być może były cywilizacje, których nikt nie przeżył. No, a propos Atlantydy, pewnych Chyba, publikacji że sugerują, że nie ma. trochę ich przeżyło i wylądowało na przykład w Turcji, tworząc tam ten Göbekli Tepe i parę innych miejsc, które liczą 11 tysięcy lat, czyli no, tak się pokrywają mniej więcej z tym okresem, kiedy niby ta Atlantyda czy ta cywilizacja gdzieś tam miałaby się zakończyć. No, ale to jest chyba na osobne spotkanie, rozmowa. Natomiast no właśnie, społeczeństwo czy jakiś tam element taki paralelny, gdzieś na boku tego systemu, poza systemem, wierzysz coś takiego, że to się może udać na jakąś tam skalę, mniejszą, większą? To musiałbym spekulować. Ja nie potrafię Aha. spekulować tak bardzo. Nie mam zielonego pojęcia. Powiedz, co ty myślisz na ten temat. Ja nie wiem, jak to ugryźć tak od strony praktycznej, żyć poza systemem. Wiesz, Także no, ja ten się masz. zastanawiam. Są tacy tutaj w Irlandii na przykład, którzy bardzo, że tak powiem, promują taki sposób patrzenia na świat anarchistyczny, patrzeć po prostu na ten cały cyrk z boku, robić swoje. No tylko właśnie nie wiem za bardzo, na ile jest to Nie, ale gdzie. spojrzenie osoby, która nie ma specjalnie oprócz siebie niczego innego do, nie wiem, do opieki, do zadbania, czy można tak żyć, mając dzieci, usiłując je wychować i jakoś gdzieś tam tą przyszłość zapewnić w takiej No, sytuacji odpowiedź właśnie. jest nie, prawdopodobnie. I dlatego mówię, że Właśnie. wchodzimy w taką strefę, wszystkim ci, którzy by tak myśleli, nie mieliby dzieci. Pytanie jest, No zgadza się, akurat osoba, która to promuje, nie ma dzieci. Jesteśmy na skrzyżowaniu właśnie świata, który człowieka nie potrzebuje. I to nawet nie to, że człowiek musi być niewolnikiem, ale załóżmy, że taki koncept gdzieś istnieje przy robotyzacji i sztucznej inteligencji. Ja po prostu nie. Ja miałem dużo przyjemności w życiu i teraz wchodzenie w takie tematy, co tam jest rzeczywiście projektowane dla nas, jest rzeczywiście bardzo deprymujące. Wolałbym pomyśleć o tym, co powinniśmy robić na takim poziomie, że powiem, podstawowym, czyli rzeczywiście uduchawiać się, rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, humanizować. Tak jak przygodne konwersacje, ludzie zauważyłem, w Polsce bardzo niechętnie mają, to jest kulturowe, natomiast właśnie rozmawiać z ludźmi, stwarzać kontakt międzyludzki. No ale to jest droga pod prąd, no, dlatego mówię, to są cykliczne rzeczy, musimy się pogodzić z tym, że wszyscy przemijamy i ten element cywilizacyjny też przerzuci mieszkańców tej ziemi na inną orbitę. Teraz trudno sobie to wyobrazić i czy to w ogóle jest racjonalne. Natomiast byśmy popatrzyli, jak nasze życie się zmieniło w ostatnie 5-7 lat, no to rzeczywiście to przyspieszyło. I po co im to? Być może już są tak pewni siebie i bezczelni, że już nie muszą nic ukrywać. Wiedzą, że ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą i co z tego, a ci, co nie wiedzą, jest ich więcej i tak będzie dobrze. A no, przykład to jest realizacja, że świat może tak ogłupieć. I znowu Klaus Schwab mnie nie reprezentuje, czy Bill Gates mnie nie reprezentuje, a jednak mnie reprezentują, czy ja to lubię, czy nie. I nikt mnie nie pyta o zgodę. I cały czas dostajemy tylko złe informacje, że tego już nie wolno, tego już nie ma, to już się skończyło. To, że w sklepach nie ma na przykład gotówki, nie mają czym wydać, takie bzdury. No, są takie no, niewygodności, z którymi musimy się pogodzić, bo my wybraliśmy, a może nie z wyboru czasem, tak żyć. Ale moglibyśmy żyć łatwiej, moglibyśmy popłynąć z nurtem rzeki. I w tym bagnie byłoby może lżej. Ten wybór zawsze ludzie mają, zawsze mogą wrócić, ale wiem, że nie wrócą. No ale generalnie tak jest, że niekiedy po prostu brakuje sił. Brakuje sił, żeby kontynuować, bo to jest mityczna bitwa, w której my, ludzie, wygrać nie możemy sami. I nie wiem, jakie wydarzenie musiałoby się zdarzyć, żeby rzeczywiście doszło do takiej
implozji tego zła, ale być może jest to biblijne, być może właśnie o to chodzi, tak? Kiedyś ten koniec musi nadejść i ten koniec może nadejść w danej, w innej chwili. Tego też racjonalnie wytłumaczyć nie można. Natomiast ci, co wierzą jakieś tam przepowiednie, tam doczytują się pewnych procesów i zgodności. Natomiast generalnie, no, ja widzę zdecydowanie dehumanizację życia człowieka i widzę, że to wszystko idzie w kierunku technologii. Technologia nie ma duszy, nie ma sumienia. Także tutaj wchodzimy w strefę świata, który mnie absolutnie nie interesuje. And I would rather check out. I na tym możemy zakończyć. Jutro, okay. No to... jutro jadę do Krakowa, więc jeszcze muszę się spakować, a to już jest 11:30 prawie. Tak, dobrze, to nie będziemy cię dłużej trzymać, Leszku. W każdym razie polecamy wszystkim taką spirytualną kontemplację. Myślę, że to jest jakiś... Jeśli tak? Wolno, przypominam tym, którzy oglądają tutaj z Polski, zapraszamy do Krakowa w piątek 11. Zaczyna się to koło południa, ale będą ludzie pewnie wcześniej. Będzie to oczywiście wiec z Marcinem. Ale a gdzie? W Krakowie, na kopcu Kraka. Nawet dobrze. Ja zostałem też zaszczycony, zaproszono mnie, żebym powiedział dwa słowa, a może trzy, jeszcze nie wiem o czym. Kamerze. Zapewne będą nawet cztery. Może nie, widzisz, troszeczkę jestem może bardziej podciągliwy. Natomiast Wojtka trzeba wesprzeć jako no to już będzie temat na ten wiec, ale dla mnie ewidentny Assange na przykład, to jest inny styl, nie porównujemy tych dwóch postaci, natomiast chodzi o to, że sądownictwo w Polsce działa oczywiście w sposób patologiczny, tak i w Kanadzie i w większości krajów. Natomiast brak komunikacji między sądem, Wojtkiem i jego adwokatem, prawomocny wyrok sądu już od sierpnia, o którym Wojtek niby nie wiedział i nagle zgarnięty po 4 miesiącach, czy tam 3, od prawomocnienia wyroku, który nadaje, melduje się regularnie na posterunku policji i nagle jednym z takich meldowań nagle go biorą do więzienia. Jakby nie mogli go zrobić miesiąc wcześniej, 2 miesiące wcześniej, czy to miejsc nie było. Także jest to śmiech na sali, no ale mówię, ja nie jestem, nigdy nie byłem zaangażowany w organizacje takie jak Amnesty International czy podobne, no ale oczywiście ci, co chcą, obserwują, co się dzieje z Assange'em, z którego zrobili rapist, czyli ekstradycję, Szwecja i tak dalej, wiadomo, character assassination typowe, no ale za co? Za to, że ujawnił informacje, które były, nie wiem, już nie tajne, czy nie, znowu nie jestem ekspertem, ale co? 20 lat temu, czy 30, teoretycznie dostałby za to Pulitzera. A teraz prawdopodobnie w tym więzieniu umrze, jak go już w końcu dostaną, przywiozą. Także to jest ten nowy świat, w którym żyjemy, że prawda może nas kosztować bardzo drogo. Tak. Ach, tym nieoptymistycznym za bardzo, aczkolwiek prawdziwym stwierdzeniem, będziemy się żegnać. Życzymy ci udanego dnia w Krakowie i kto chce, jak najbardziej może dołączyć na kopcu Kościuszki, tak? Nie, kopiec Kraka. I ma być niedeszczowo, także pogoda może być w miarę okej. Okay. No to należy wykorzystać ten listopadowy też dzień tak do, no właśnie, celebrowania niegdysiejszej niepodległości Polski, no bo teraz trudno o tym mówić. I jakoś tam polecam refleksję na ten temat i no nie wiem, może się komuś uda przekonać jedną czy dwie osoby, żeby się nad tym wszystkim zastanowiły. Polecamy w takim razie rozmowy, jak się da przy stole tym weekendowym z rodziną, z przyjaciółmi, może to zaowocuje jakoś. Kochani, żegnamy się dzisiaj z wami, zapraszamy na przyszły tydzień. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi Leszkowi Szostakowi. Wszystkiego dobrego i dobranoc. Dobranoc. Zostańcie z Bogiem. Z Bogiem.